Każdego dnia do naszej Xboxowej rodzinki dołączają nowi gracze. Więc jeśli właśnie nadszedł Wasz wielki dzień i przyszła pora na otwarcie pudełka i skonfigurowanie swojej wypasionej, nowiutkiej konsoli Xbox Series X lub S, przygotowaliśmy krótki przewodnik po tym, jak się do tego zabrać. Od wyjęcia z pudełka po najlepsze dostępne ustawienia. Tak, aby wszystko poszło gładko i bezstresowo. Na szczęście czasy, gdy konfiguracja nowego sprzętu elektronicznego oznaczała zmaganie się z plątaniną kabli i próby rozszyfrowania niezrozumiałej instrukcji obsługi, są już za nami. W przypadku konsol Xbox Series X i S wszystko jest naprawdę proste. Mamy tylko dwa kable, zasilający i HDMI. Ten drugi podłącza się z tyłu telewizora do gniazda, które prawdopodobnie jest oznaczone jako HDMI. Jeśli konfigurujecie Xboxa Series X, a Wasz telewizor ma port HDMI z oznaczeniem 4K 120 Hz, to zdecydowanie powinniście użyć tego portu. Z różnych zaawansowanych technologicznie powodów, w które nie będziemy się tutaj zagłębiać. Ale też nie martwcie się, jeśli takiego portu nie macie. Każdy port HDMI będzie równie dobry. Zarówno Xbox Series X, jak i S mogą stać w poziomie lub w pionie, więc nie powinniście mieć problemu z wkomponowaniem ich w Wasze stanowisko do grania. Tylko nie wciskajcie ich w zbyt ciasne miejsca, żeby wentylatory mogły swobodnie pracować i zapobiegać przegrzewaniu się konsoli. Gdy już wszystko jest podłączone, możecie nacisnąć przycisk Xbox na swojej konsoli i uruchomić ją po raz pierwszy. Możecie nawet zrobić zdjęcie lub nagrać TikToka, żeby zachować ten moment dla potomnych. Następnie zostaniecie poproszeni o pobranie aplikacji Xbox na swój smartfon z Google Play albo Apple App Store. Otwórzcie aplikację i wybierzcie opcję konfigurowanie konsoli, następnie wprowadźcie kod widoczny na ekranie telewizora do aplikacji i gotowe. Wasza aplikacja i konsola są teraz połączone. Następnie aplikacja przeprowadzi Was przez kilka szybkich czynności konfiguracyjnych, które pozwolą upewnić się, że Wasza konsola ma odpowiednio ustawione Wi-Fi, język i inne. I tak oto Wasza konsola jest gotowa do działania. Oczywiście potrzebne jest jeszcze coś, czym będziemy grać, prawda? Na szczęście wraz z konsolą dostajemy znakomity bezprzewodowy kontroler Xbox, który również wyjątkowo łatwo się podłącza. Wrzućcie do kontrolera baterię paluszki i naciśnijcie przycisk Xbox, żeby go włączyć. Z przodu konsoli i z tyłu kontrolera znajdziecie mały przycisk parowania. Wciśnijcie oba i voilà, urządzenia połączone. Na tym etapie wszystko jest już skonfigurowane, więc możecie grać i streamować do woli. Jeśli jednak chcecie maksymalnie zoptymalizować swoje wrażenia z grania na konsoli Xbox, jest jeszcze kilka ustawień, którym warto się przyjrzeć. Jeśli konfigurujecie konsolę dla kogoś młodszego, warto włączyć kontrolę rodzicielską, by mieć pewność, że dziecko nie zafunduje sobie traumy, grając w horrory, nie sięgnie po inne treści nieodpowiednie dla swojego wieku i nie pozwoli sobie na zakupowe szaleństwo, korzystając z Waszej karty. Wystarczy pobrać aplikację Xbox Family Settings na swój telefon, otworzyć ją i zalogować się za pomocą konta Microsoft. Dzięki niej będziecie mogli utworzyć konto dziecka z możliwością dostosowania limitów dostępu. Możecie zezwolić tylko na treści do określonego limitu wieku, uniemożliwić rozmowy z nieznajomymi graczami online, monitorować aktywność, a nawet ustawić konkretne ramy i limity czasowe. Wprowadźcie takie ograniczenia, jakie uznacie za stosowne, a następnie pozwólcie dzieciakom doświadczyć wszystkich niesamowitych rzeczy, jakie ma do zaoferowania Xbox Series X lub S, wiedząc, że będą to robić bezpiecznie. W erze mediów społecznościowych jedynym sposobem na udowodnienie, że coś naprawdę się stało, jest nagranie filmiku lub zrobienie zrzutu ekranu. No bo gdyby kot Schrödingera po prostu był bardziej aktywny na socjalach, to moglibyśmy w końcu przestać się o niego martwić. Na szczęście kontroler Xbox ma wbudowany przycisk przechwytywania, dzięki któremu możecie w bardzo prosty sposób nagrać film w trakcie gry. Wystarczy, że wejdziecie w ustawienia konsoli, a następnie w preferencje, a znajdziecie tam menu przechwytywanie i udostępnianie, które pozwoli Wam dostosować przechwytywanie do Waszych potrzeb, wybierając rozdzielczość i długość nagrań. Oczywiście większe klipy o wyższej rozdzielczości będą zajmować więcej pamięci, więc korzystając z tego menu znajdziecie idealną harmonię artyzmu i oszczędności. Rosnące koszty życia i troska o środowisko naturalne sprawiają, że coraz częściej szukamy sposobów na ograniczenie zużycia energii. Na szczęście jest to kolejna rzecz, o której Xbox Series X i S pomyślał zawczasu. W zakładce ogólne w aplikacji ustawienia znajdziecie sekcję o nazwie opcje zasilania, która pozwala wybrać, czy konsola ma się całkowicie wyłączyć, gdy nie jest używana, czy pozostać w trybie uśpienia.
Opcja uśpienia jest świetna, jeśli planujecie korzystać ze zdalnych funkcji konsoli, ale wybranie opcji wyłączenia zużywa około 20 razy mniej prądu i nadal pozwala konsoli pobierać rzeczy, gdy jest wyłączona, więc warto przełączać się między tymi dwoma opcjami w zależności od potrzeb. Dzięki niedawnej aktualizacji ekran opcji zasilania wzbogacony został o przydatny miernik zużycia energii, który pozwala śledzić, ile energii zużywa konsola i umożliwia dostosowanie konkretnych elementów, takich jak czas, przez jaki konsola może być bezczynna, zanim automatycznie się wyłączy. Po wyjęciu konsoli z pudełka gry na Xboxa będą wyglądały i brzmiały znakomicie, ale warto jeszcze sprawdzić kilka ustawień, by mieć pewność, że w pełni wykorzystujecie możliwości waszej konsoli. Po pierwsze, warto upewnić się, że telewizor jest ustawiony w trybie gra. Jeśli macie konsolę Xbox Series X, a wasz telewizor ma port HDMI oznaczony jako Game lub 4K120, upewnijcie się, że to ten, którego używacie. W zakładce Opcje TV i wyświetlania w aplikacji ustawienia możecie wybrać częstotliwość odświeżania i rozdzielczość, dzięki czemu będziecie mogli zdecydować, które z nich jest dla was ważniejsze. W przypadku kompetytywnych strzelanek częstotliwość odświeżania może mieć ogromne znaczenie. Na koniec warto zerknąć do zakładki Głośność i wyjście audio, gdzie możecie pobawić się z mikserem czatu, by upewnić się, że słyszycie swoich przyjaciół dobrze, ale nie za dobrze, podczas wspólnej zabawy. Oczywiście konfiguracja nowej konsoli Xbox to dopiero początek, więc koniecznie zostańcie z nami, subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek po więcej pomocnych wskazówek dotyczących Xboxa oraz po najświeższe gamingowe newsy. Trzymajcie się ciepło, cześć!